co jeszcze w Twojej podświadomości blokuje Cię w błyskawicznym osiągnięciu wszystkich Twoich celów, marzeń, pragnień czy realizacji Twojego powołania. Wiesz tylko, że jest to sabotaż. Sabotaż, który pochodzi z żywiołu powietrza, czyli myśli, destruktywne myśli. Ale dlaczego jest ich aż 6? Tego dowiesz się za chwilkę. Rozpoczniemy nasze spotkanie jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, symbolu przemiany i transformacji, a następnie krok po kroku przejdziemy do wszystkich przesłań naszego dzisiejszego spotkania, wskazówek, jakie ma dla Ciebie siła wyższa, jak być w tej energii przyjmowania impulsów z góry, materializacji ich tutaj na ziemi, czyli materializacji wszystkich Twoich marzeń, wszystkich Twoich pragnień, błyskawicznie, szybko, aktywnie, z pełną koncentracją na tym, co chcesz osiągnąć, ale również jak osiągnąć te cele i cieszyć się, czuć radość, szczęście i spełnienie z tego, że te cele zostały osiągnięte. Zanim wyznaczysz kolejne, czyli taki moment, gdzie płyniesz do celu, osiągasz cel, rozkoszujesz się tym osiągniętym celem, odczuwasz tą wdzięczność, radość, szczęście, spełnienie i dopiero później wyznaczasz kolejny cel. Jak odnaleźć diament w tobie, w pełni iść tą drogą szczęścia i spełnienia i realizacji wszystkich Twoich marzeń i Twojego powołania. Aby jednak nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę.